Chyba że lubicie papier toaletowy, to wtedy długo trzymamy, dusimy. Kolega lubi, widzę, brylancik. Nie musicie być jak brylant. Dla niektórych nie ma już ratunku, więc taka wątróbeczka soczysta, mięciutka, pachnąca jest dużo lepsza. Moi drodzy, odpowiadając na wasze kolejne wezwanie, postaram się znowu udowodnić, że te najprostsze potrawy można tak zmienić, żeby były naprawdę potrawami eleganckimi i wykwintnymi. Dzisiaj, ponieważ poprosiliście, wątróbka drobiowa z cebulą i jabłkiem. I ona będzie wyglądała tak. A jak smakuje? Zaczynamy więc. Bardzo prosty przepis, ale kilka uwag, które przydadzą wam się, jeśli chcecie mieć naprawdę dobrą wątróbeczkę z jabłkiem. Z jabłkiem i cebulą, bo to te dwie rzeczy doskonale ze sobą komponują się. No, ale ja bym chciał je zrobić nieco inaczej. Klasyka mówi o tym, że cebulka powinna być podduszona. Ja bym chciał i taką wolę, jeżeli ona jest chrupiąca. Więc kroję w naprawdę grube piórka, które chciałbym tylko przez chwilę wrzucić na patelnię i dusić, by została chrupiąca, ale na naprawdę gorącą patelnię. Drobina oleju. Poczekajmy, aż olej naprawdę się mocno nagrzeje, aż patelnia zacznie się delikatnie dymić i wtedy możemy wrzucić cebulę. W międzyczasie jeszcze jedna rzecz, która przy okazji robienia cebuli może być zastosowana, mianowicie wątróbeczka. Jak ją przygotować, żeby była naprawdę dobra? Po pierwsze, możecie ją wymoczyć w mleku. Będzie delikatniejsza. Moim zdaniem najlepsza smażona wątróbka jest wtedy, kiedy jest wcześniej zamarynowana. I to jest rzecz, którą chciałbym wam pokazać. Przekrojono na pół wątróbeczkę. Wykładam do naczynia, do miski, dodaję troszkę oleju i przyprawy, którymi ta wątróbka będzie ładnie pachniała. 2-3 gałązki rozmarynu. Czosnek. I teraz taka wątróbeczka, jak chwilę poleży, wymieszamy ją za moment z całą tą masą. Doprawimy jeszcze pieprzem. To jest jedyna przyprawa, jakiej ja używam, jeśli chodzi o wątróbkę. Niezależnie od tego, czy robię wątróbkę cielęcą, czy też drobiową, nie dodaję na pewno soli. 20 minut w takiej marynacie powoduje, że wątróbka z automatu będzie ładnie pachniała. Odstawiamy ją więc na bok. Partiami wrzucam cebulę. Dlaczego partiami? Jakbym wrzucił całą, momentalnie zaczęłaby się dusić. A chciałbym, żeby tylko się skoloryzowała, to też krótko, na bardzo mocnym ogniu. Choć te same składniki, ten sam czas przygotowania, to jednak sposób nawet smażenia cebuli, a w zasadzie jej przypieczenia, dla mnie ma znaczenie. W przypadku wszystkich przepisów, które znajdziecie tutaj. Cała playlista, jeżeli mielibyście ochotę pobawić się w kuchni nieco inaczej, wybierzcie dla siebie odpowiedni. No i teraz wątróbka, którą będę smażył na kolorek z jednej i z drugiej strony, tak, by w środku wątróbka została jeszcze surowa. Kolorek bardzo szybko uzyskany. Ten kolor mocno przypieczonej wątróbeczki, kawałków mięska z jednej i z drugiej strony gwarantuje nam, że ona nawet później połączona z jakimkolwiek sosem, nieważne czy z jabłkiem, czy z cebulą, z automatu będzie dobra. W międzyczasie jabłuszko. Jabłko najlepiej czerwone, bo ma mnóstwo aromatu. Jabłko, które kroję brutalnie na cztery, wycinam gniazda nasienne i by zachować jak najwięcej aromatu, by mieć szansę usmażyć to jabłko tak, żeby było naprawdę chrupiące w środku, to też kroję na grube kawałki. Nie trzeba tego jabłka dzielić, kroić na talerzu. Wątróbka podsmażona, więc na talerzyk. W środku ciągle surowa. W środku jeszcze nie doszła do momentu, w którym jest gotowa do zjedzenia. Chciałbym dzisiaj zaproponować wam jednak wątróbkę, która będzie mięciutka i różowiutka. Wątróbka musi odpocząć. Temperatura cały czas na nią działa, temperatura cały czas dochodzi do środka tych kawałeczków, więc one dochodzą, ale bardzo powoli. I teraz, na patelni, na której zostało mnóstwo aromatu po smażeniu wątróbki, smażymy jabłka. Smażymy tak, by wszystkie składniki, które rzucamy na patelnię, zostały w środku jeszcze soczyste, nieprzegotowane, nieprzeduszone. Od razu do jabłek możemy dodać też troszkę aromatu. Był rozmaryn do marynowania wątróbki, dodajmy rozmaryn do środka. Nic nie zastąpi jabłka, które jest pieczone na ognisku. Jabłka, które pachnie tą przypieczoną mocno skórką. Tu oczywiście możemy starać się to zrobić, ale jest jeszcze jeden sposób na to, by takie jabłuszka po tym wstępnym smażeniu, po tym wstępnym podduszeniu, takim bardzo delikatnym, pachniały tak, jakbyśmy wyjęli je z ogniska. Zwykłym palnikiem, tak by nabrały zupełnie innego aromatu, szczególnie skórkę. Spalona ogniem skórka, dokładnie tak samo pachnąca jak ta, którą wrzucilibyśmy na patyk
i włożyli do ogniska. Po smażeniu wątróbki, po smażeniu jabłek, na patelnię, na której jest jeszcze troszkę aromatu, dodajemy miód, rozmaryn i ostrą papryczkę. Możecie dodać świeżą, możecie dodać też suszoną. No i wreszcie ocet balsamiczny, który w połączeniu z miodem sprawi i po redukcji, czyli odparowaniu, spowoduje, że powstanie tutaj delikatna glazura, w której to glazurze unurzamy tę wątróbkę. Możecie dolewać octu, jakiego chcecie. Możecie dodać octu winnego, możecie dodać też białego bądź czerwonego. Możecie również dodać tu odrobinę alkoholu. To też dobrze działa na wątróbkę. Zbudujcie bazę taką, jaką chcecie. Jeżeli macie jakiś pomysł, napiszcie w komentarzach. Ale mam do was jeszcze jedno pytanie, które być może spowoduje, że ktoś z was poczuje się wygrany. Nie dodałem jeszcze grama soli do wątróbki. Znacie to powiedzenie, że nie solimy wątróbki przed smażeniem. Pytanie, dlaczego? Napiszcie. Znaczy to, żeby nie była twarda, to ja wiem. Tylko uzasadnienie. Co się dzieje? Troszkę świeżego masła dodajcie do sosu na patelnię. Wkręćcie to wszystko razem i wtedy dopiero zanurzymy w tym wątróbkę. I teraz, moi drodzy, w odparowanej glazurze, pięknie zbudowanej, smakowo zbudowanej, musimy unurzać kawałki wątróbeczki, które jeszcze potrzebują chwili czasu, żeby dojść, żeby się dopiec. Ale dopieką się w przyjemnym środowisku. I teraz część cebulki możemy od razu dodać do środka. Wątróbka powinna się glazurować dosłownie chwilę, tak żeby tylko temperatura z powrotem została wymieszana i już zrobiła się bardziej sprężysta. To dowód na to, że w środku jest ugotowana. Wykładamy. Piękna, szkląca się i błyszcząca. No i pozostała część cebulki, która tutaj została podduszona, chrupiąca i pachnąca. No i wreszcie jeszcze ciepłe, przypieczone jabłka. Fundament każdej potrawy i teraz też się nie może zmarnować, czyli ta glazura, którą mamy przygotowaną, dosłownie odrobinkę, ona jest dosyć słodka, ale też zawsze możecie modyfikować sobie jej ilość, sami wykładając więcej lub mniej miodu na patelnię. To jest moment na dodanie soli na wątróbkę. Odrobinka tylko tak, żeby popruszyć całą potrawę. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało i pamiętajcie, że to jest jedna z miliona propozycji, jakie zobaczycie na tym kanale w poniedziałki, środy i piątki.